jest przed nami, w którym pragniemy prosić Go o to, żebyśmy to, co robimy, było dobre, pozytywne, byśmy unikali grzechów, słabości, byśmy po prostu tak prosili: Panie Boże, dzisiaj mam spotkać tego, mam podjąć jakąś decyzję, pójdę do szkoły, mam egzamin taki czy inny, a więc pomóż mi, czy to robimy. A wieczorem, czy jesteśmy w stanie podziękować za to, co się dobrego zadziało przez naszą posługę, za to, że udało nam się rozwiązać jakieś sprawy, pojednać, pogodzić z koleżanką, z kolegą, z którym może te relacje nie układają się dobrze, podziękować, że rzeczywiście ten dzisiejszy dzień przeżyliśmy dobrze, a gdyby nawet nie, coś się nie udało, to czyli mówimy: Panie Boże, przepraszam, chciałem, nie udało się, a jutro zacznę od nowa. Gdybyśmy tak przeżywali każdy dzień, to bardzo szybko byśmy zauważyli, jak w naszym życiu wszystko się zmienia. Jak to nasze życie staje się coraz bardziej podobne do życia Jezusa Chrystusa. Dar męstwa. I nie o to chodzi, żeby to było męstwo fizyczne. Ale przede wszystkim, by to było męstwo duchowe. By właśnie umocniony Duchem Świętym mógł wyjść tu na ten deptak tutaj i powiedzieć, jak ktoś mnie zapyta: jestem człowiekiem wierzącym, ja wierzę, ja się nie wstydzę mojej wiary. Ja się modlę regularnie, ja chodzę do komunii, ja przyjmuję Jezusa Chrystusa, ja się spowiadam, ja się modlę, ja chcę być człowiekiem wierzącym. To jest właśnie męstwo duchowe, którego pragnie dać nam Duch Święty. I z każdym z tych właśnie darów Ducha Świętego można doświadczać tej wielkiej obecności Jezusa Chrystusa w nas i darów Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj potrzebujemy jak najbardziej tej mocy, która płynie z góry. Dzisiaj potrzebujemy właśnie Ducha Świętego, żeby nasze życie przemieniał, umacniał i obdarowywał nie tylko darami, ale też i owocami, a jest ich wiele. To miłość, to cierpliwość, to przebaczanie, to właśnie dobroć, to spojrzenie na drugiego człowieka oczami przyjaźni. A więc nic nie tracimy, a zyskujemy jak najwięcej, kiedy się otwieramy na Ducha Świętego. Dlatego, tak jak mówiłem na początku tej mszy świętej, dzisiaj modlimy się i wzywamy Ducha Świętego, aby stąpił na was, drodzy kandydaci do weźmowania, umocnił was swoimi darami i napełnił wasze serca obfitością Jego owoców. Amen.